Witajcie, z tej strony Grzesiek. Jestem znowu nad rzeczką. Ostatnio, jak widzieliście na filmiku, połowiłem sobie, więc postanowiłem znowu ruszyć, póki ta ryba jest aktywna. Nowe miejsce, takie duże rozlewisko, jak tu widzicie. Jest dzisiaj mega wiatr, ale zobaczymy, może uda mi się coś tam znęcić, zwabić. Strasznie szeroka tutaj jest rzeka, ale nic, będę próbował na pewno. Wziąłem drugą wędkę, może mi się to uda, zarzucę jedną, będę przepływanką łowił, a drugą spróbuję gdzieś na przytrzymanego, ale to muszę ocenić, gdzie jest, gdzie tu jest jakieś dobre miejsce. Tutaj widzę, że woda zawraca, jeszcze ta fala nie pomaga, wiatr. No zobaczymy, zobaczymy, no może się uda. Dobra, słuchajcie, zaczynam, już zacząłem nęcić, rozwijam wędeczkę, sprawdzę, jak tutaj grunt jest, jak głęboko, gdzie jest ten główny nurt i zobaczę. No raczej tu siądę, nie będę zmieniał miejsca, pozostanę tutaj. Tak jak tam wtedy długo siedziałem i pod koniec fajne ryby wchodziły i wydaje mi się, że tutaj też uda mi się coś znęcić, ale nic, no będę próbował. Zaczynam. Słuchajcie, taka niespodzianka. Przypadkowy przyłów. Nie zdążyłem nagrać. Nie wiedziałem, co to za ryba. Ale jest, zobaczcie, normalnie w szoku, że te zęby, nie, jakoś przypon między zęby trafił i jakoś go wyciągnąłem. Dobra, wypuszczamy rybkę. Szczupaczek, pierwszy na bolonkę, mega. Dostał wolność, otrzymał, niech rośnie. Jest pierwsza rybka, płoteczka, w sumie druga, bo to szczupak, ale szczupak się nie liczy. Słuchajcie, ciach i do wody. Wiatr na pewno nam nie ułatwia, znaczy mi nie ułatwia, bo jest ciężko, pcha strasznie pod nurt, ten spławik stoi, słuchajcie, no. Ale jestem dobrej myśli, że coś mi się uda podejść. Dużo zaczepów tutaj jest, muszę uważać. Jest masa tego, że wypłuciłem ten grunt naprawdę, już płytko. Na razie na pineczkę. Jak troszeczkę jeszcze ponęcę, to spróbuję, wtedy chleba założę. Może się uda. Jakiś klenior. Fajne miejsce. Duże zakole, to wydaje mi się, że ta ryba musi się tutaj trzymać i tutaj jest. Jest rybka, chyba wzdręga, tak mi się wydaje. Ładniutka. Jest wzdręgunia.
O proszę, czyli dzisiaj też coś połowie. Wypuszczamy i łowimy dalej. Słuchajcie, zrobiłem sobie fajny patent na wykrojnik z strzykaweczka. Odcięłem ten dziubek, gdzie tu strzykawkę się wkłada. I zobaczcie, wkładam chlebek. Ale wkładam chlebek, zatykam sobie palcem, dociskam. Zobaczcie, jaki fajny mam wałeczek, pastylkę. I właśnie na to złowiłem tą fajną wzdręgę. Mam nadzieję, że jeszcze coś się uda złowić. O, i tak nałożony trafia na haczyk i do wody. Zmieniłem miejscówkę, wróciłem do tej, co ostatnio tutaj na filmie widzieliście. Tam mocno wiało i długo nic się nie działo. I tu jest piękna poteczka. O, zobaczcie, płoteczka. Nowe miejsce, trzeba szukać, cały czas trzeba szukać. Wypuszczamy rybkę i działamy dalej. Oczywiście delikatnie, tak jak ostatnio. Haczyk 14, 4 pineczki i do wody. Co jakiś czas donęcam chlebkiem. Tak samo i ostatnio powtórzę wam. Chlebek tostowy przedni, atraktorek truskawka dodany. I powiem wam, znowu to działa. Powiem wam tak, że no, podstawa jest jakaś tam miejscówkę dorwać. Bo tutaj przyszedłem i ewidentnie widzę, jak klenie atakują, czy to jazie. Prawdopodobnie szkleniki tam sobie atakują i widać, że ta ryba tutaj się utrzymuje. Dlatego dobra decyzja podjęta, że zmieniam miejscówkę i lecę tutaj. Na początku nie wiało tutaj tak, jak przyszedłem, ale teraz, jak widzicie, no wieje. Ale co zrobisz, no, nikomu zawsze nie dogodzisz. Aby ryby brały i ja tam będę szczęśliwy. Ciepło się ubrałem, dzisiaj wziąłem kurtkę zimową, bo naprawdę, uwierzcie mi, dzisiaj zero rano, przez cały dzień to dosłownie jest naprawdę 5 stopni. Na słońcu jeszcze idzie wytrzymać, ale już w cieniu powiem wam, że jest mega zimno. Jak na kwietniową porę roku, połowa kwietnia. Jest płoteczka. No proszę. I takie płotunie. Brania delikatne, płyciutki gruncik. I teraz krasnopióreczka. Mam nadzieję, że podejdzie coś większego. Mam chrapkę na jakąś większą rybę. Ale czy tak będzie, to się okaże. Cały czas, nie wiem, czy to widzicie, tam po tamtej stronie i tam dalej klenie się spławiają, ganiają jakieś robactwo. Kolejna rybka.
naprawdę delikatne brania. Tym razem płoteczka. Się zapięła ładnie. Haczyki mega ostre. O proszę. Chłodno, słońce zachodzi. To wam powiem, już ręce nawet troszeczkę marzną. Jest rybka z daleka. Daleko wypuściłem. Znaczy daleko, no. Dalej wypuściłem. Tu naprawdę woda płynie bardzo powolutku. Spławik delikatnie płynie. Jest płoteczka. Grubiutkie te płocie, powiem wam, że chyba już przygotowany dotarła. Niebawem podejrzewam, że się będą tarły. O proszę. Jest płoteczka. Chyba najmniejsza z tych wszystkich w dzisiejszym dniu. Długo nic, aż w końcu jest. Jest jakaś rybka. Nie wiem co to jest. Planik. Nieduży. Ale jest. Zobaczcie. Normalnie je to zanęty ten chleb. Jest cały. Cały obładowany tym chlebem. O, i taki 20-25 cm klenik. Chciałem klenika dzisiaj i mam klenika. Nahałasowałem i teraz pewnie znowu długo nie będzie nic. Widać, że tam zżeruje na tym chlebku. Nafutrowany był. Pazerne te klenie są. Naprawdę mocno. Dlatego trzeba nęcić, rzucać, dorzucać. Bo tam te klenie to spustoszenie robią. Fajne branie było, ładnie spławik od razu zatonął i przytrzymał go fajnie pod wodą. Wtedy je zaciąłem i jest, siedzi fajnie zapięty z haczyki mega. Naprawdę powiem wam, że już zmarzłem, ubrałem kurtkę, słońce zaszło, jest mega zimno. Nie wiem ile stopni, ale może z 5 stopni jest. Wydaje mi się, że więcej nie ma. Jest rybka. Płoteczka. Tak jakby wróciły, chwila była spokoju. Jeszcze po tym kleniu nahałasowałem. Długo było nic.
I znowu rybki podeszły. Kolejna płoteczka. Nie są jakieś wielkie te płocie, ale cieszą naprawdę. Już w końcu drugi raz udało mi się coś połowić. Brania są już bardzo rzadkie. Wieczór się zbliża. Coraz chłodniej jest. Jednak ostatnio temperatura była o wiele, wiele lepsza. Cieplej było naprawdę. W bluzie siedziałem. Teraz w bluzie, w polarze. I jeszcze w kurtce zimowej. Bo jest naprawdę mega, mega zimno. Jest kolejna rybka. Już ładniejsza płoteczka. Tak jakby podeszły z powrotem. Nie wiem, nie było ich. Może podeszły. Zobaczymy. To spowodowało, że ryba wróciła i brania powróciły. Jest coś większego. Zobaczcie, jaka ładniutka płoć, piękna, fajna, branie też mega i rybka, drop do wody. Troszkę zamieszania zrobiłem, ryby pewnie odejdą, ale jeszcze chwilę na nie poczekam. Zobaczcie, nakładam cztery pineczki, różne kolory mieszam, raz białe, raz czerwone, biało-czerwone, jak to nasza flaga, już tak palce mi zgrabiały, powiem wam, że nie mogę złapać tej pinki. O, i tak to wygląda na haczyku. I leci do wody. Wiatr ustał, spławik lepiej widać. Branie mogę zauważyć szybciej. I czekam na kolejną rybkę. Tak to jest na rzece. Łowisz, łowisz, malutkie, malutkie. Od czasu do czasu gdzieś tam ta większa też podejdzie. Fajniejsza ryba, na którą się czeka.
Myślałem, że to płoteczka. A to nieduży klenik, bardzo agresywne branie. Znienacka przeatakował. O, nie wiem ile on tam może być, 15 cm. Nie widać, dopiero chyba wpadł. Jeszcze się nie zdążył najeść tego chleba. Chyba, że już tam nic nie ma tego chleba. I sobie czekał, aż coś dorzucę. Im więcej. Atak niesamowity. Chyba klenik będzie nieduży. Piękny klenik. Powiem wam, te haczyki są naprawdę mega. Mega, mega, mega. O, taki klenik, 20, 20 parę centymetrów. To się rozkręciły te rybki na wieczór. Miałem się zaraz zwijać, ale a, ten jest najedzony, nafutrowany. Aż tutaj, jak widzicie, ma pełno chleba. Puszczam go do wody. Trochę nahałasował. Zobaczymy, czy jeszcze coś się uda złowić. Piękna płoć. Takie płocie to już są piękniutkie, zobaczcie. O proszę. Naprawdę mega, mega zadowolony. Kończę na dzisiaj. Mimo zimna udało mi się troszkę połowić. Ładne płocie, nieduże klenie. No i oczywiście ten szczupak na początku. Szkoda, że nie udało mi się go nagrać. Ale to adrenalina nagle, pach, pach. I nie wiem, emocje. Ale widzieliście go. Ładny, nie wiem, z 50-55 cm miał. Taki przyłów na bolonkę pierwszy raz mi się udało złowić. No jestem mega zadowolony. Zmieniłem miejscówkę i to dało mi ładnych parę rybek. Jakbym tam dalej siedział, wątpię, żebym coś tam połowił. Już pewnie bym wcześniej się dużo wcześniej spakował i pojechał do domu. Kończę na dzisiaj. Zadowolony. Fajne miejsce, fajna miejscówka. Drugi raz tu już połowiłem. Niedługo, jak tylko ciepło się zrobi, zarośnie, to tu już nie będzie możliwości wędkowania, bo to wszystko tutaj zarośnie, trawy w wodzie i na brzegu będzie tak zarośnięte, że nie da rady tutaj pewnie się dojść. Pytajcie się, piszcie w komentarzach, jeżeli coś tam wam mogę pomóc, na co łowię, jakie wędka, jakie zestawy, tam już omawiałem w wcześniejszych filmach, ale jeżeli ktoś ma jakieś pytania, piszcie w komentarzach, odpiszę na pewno, to bardzo szybko. Ja się zwijam do domu, lecę, mega zmarzłem.
Naprawdę zmarzłem, już mi ciężko było pinkę zakładać. Trzymajcie się, pozdrawiam, subskrybujcie mój kanał. Dajcie lajka, tak albo tak, to zależy już od was, czy wam się podoba, czy nie. Jeżeli wam się nie podoba, napiszcie w komentarzu, co mogę zmienić, co poprawić, żeby jakoś wam te filmy się bardziej podobały, oglądały lepiej. Kończę, trzymajcie się, na razie, hejka.